uroczystym oddaniem na potrzeby reaktywowanej jednostki, nowo wybudowanej dla niej siedziby, funkcjonalnej na miarę XXI wieku, spełniającej standardy nowoczesnej policyjnej placówki. Za chwilę nastąpi otwarcie posterunku policji w Raczkach. Można z tego posterunku od tego momentu już skutecznie korzystać dla bezpieczeństwa mieszkańców. Chciałbym wyrazić i podzielić razem z Państwem wielką radość z tego powodu, że udało się ten posterunek tak sprawnie i szybko zbudować. Pamiętam początek, kiedy wymieniliśmy takie mało zobowiązujące słowa z panem wójtem, no ale od słów się zaczyna i przechodzi się do czynów. W krótkim czasie obiekt powstał, pan wójt, rada gminy przekazała część terenu, drugą część przekazał nadleśnictwo Szczebra. Tu panu nadleśniczemu Wojciechowi Stankiewiczowi chcę za to podziękować i panu wójtowi oraz radzie gminy podziękować serdecznie za ten teren, bo działka przez to została powiększona i znalazło się miejsce i na budynek, i na parking, na takie otoczenie, jakie tutaj widzimy. Obiekt był budowany w krótkim czasie, bo niecałe 10 miesięcy trzeba było, żeby od pozwolenia na budowę, od wejścia na plac budowy uzyskać ten efekt. Ale proszę Państwa, to było możliwe dzięki temu, że mieliśmy dobrą współpracę pomiędzy policją, pomiędzy samorządem, że mogliśmy podejmować racjonalne decyzje w interesie mieszkańców i mieliśmy pieniądze z programu modernizacji służb mundurowych. Gdyby tego programu nie było, ten obiekt by nie powstał. Ten i wiele innych. Ten program kończy się w tym roku, to jest program czteroletni na lata 2017-2020 z kwotą 9 miliardów 200 milionów złotych na cztery służby: MSWiA, Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną i Służbę Ochrony Państwa, a także na Straże Ochotnicze, one też mają swój udział w tym programie. Policja korzysta najwięcej, bo przeznaczono dla niej 6 miliardów złotych z tego programu i właśnie w ramach tych środków budujemy nowe komendy, komisariaty, posterunki, dokonujemy remontów istniejących obiektów, kupujemy niezbędny sprzęt, wyposażenie, uzbrojenie i podwyższamy uposażenia oraz wynagrodzenia funkcjonariuszy i pracowników. I właśnie z tego programu w całości została sfinansowana ta budowa. Wartość kosztorysowa 1 800 000. Odtwarzanie posterunków policji to jest ważny proces, który nasz rząd Prawa i Sprawiedliwości rozpoczął od samego początku, od 2016 roku. To wynikało z analizy bezpieczeństwa i zagrożeń, a także z powszechnie artykułowanych oczekiwań mieszkańców.